Pod koniec lipca ma się rozpocząć remont ulicy Młyńskiej w Nowym Sączu. Jak mówił podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta prezydent Ludomir Handzel, miasto podpisało umowę z wykonawcą. Podpisałem umowę na kompleksowy remont ulicy Młyńskiej. Myślę, że to też jest informacja. Dzisiaj troszkę osób nas pewnie ogląda. Też Państwo dopytujecie, kiedy rozpocznie się cała inwestycja, więc od razu informuję, że właśnie będzie to wkrótce. Zaczynamy prawdopodobnie pod koniec lipca. Rozpoczniemy tę inwestycję od ulicy Długosza, tak żeby nie blokować ruchu do szpitala. Następnym etapem będzie przebudowa ronda obok szpitala. Jak już prace będą mocno zaawansowane na terenie budowy stadionu, to będziemy przebudowywać rondo na ulicy Młyńskiej i Krańcowej. Tam to rondo będzie rondem turbinowym, czyli zwiększamy jego bezpieczeństwo. Dochodziło tam na tych stycznych do ronda do wypadków, tak samo jak rondo przy moście 700-lecia. W ramach inwestycji zostanie także wymieniona nawierzchnia asfaltowa, powstaną obustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz zatoki postojowe dla autobusów. Koszt robót to ponad 7 700 000 zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remont ma się zakończyć w grudniu.